Kod na grę otrzymałem od EA Polska, jednak nie ma to wpływu na ocenę samego tytułu. Recenzja jest zrobiona na podstawie ukończonej gry i godzin spędzonych na gameplayu. Mam taką tezę, że Unreal Engine 5 na konsolach obecnej generacji będziemy widzieć niezwykle często i nie ma się co temu dziwić. Silnik ma imponujące możliwości, a jakość generowanej oprawy można rzec, że jest iście next genowa. Choć zobaczyliśmy już kilka tytułów na tym silniku, jak Fortnite czy Layers of Fear, zabrakło nam gry typowo AAA, wykorzystującej niemal pełny potencjał silnika, choć oczywiście na konsolach w mocno okrojonej wersji. I właśnie tutaj wchodzi na scenę bohater dzisiejszej recenzji. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to recenzja gry Immortals of Avon wersji na PlayStation 5. Zapraszam. Dla Ascendant Studio Immortals of Avon to debiut. Sami określają swoją grę mianem Magical Shooter, jednak nie ma się co kłamać. Mamy tutaj miszmasz rozwiązań z dobrze znanych gier FPP, jednak największą inspirację widać w Doomie i porównań do gry id Software niestety tutaj nie unikniemy. Jeśli chodzi o historię, jest tego dużo. Już wyjaśniam, jest to nowe IP w świecie działającym na swoich zasadach, więc wyjaśnienie totalnie wszystkiego zajęłoby mi pewnie dłużej niż cała ta recenzja, więc tak pokrótce. Akcja dzieje się w świecie, gdzie magia jest powszechna. Występuje ona w trzech kolorach i każdy z nich odnosi się do innych możliwości. Większość magów potrafi okiełznać tylko jeden kolor magii. Świat jest targany wojną. Głównym agresorem jest Sandrak, który chce podbić wszystkie krainy i przejąć całą magię na świecie. Do tego świat pustoszy Rana, czyli ogromna dziura, która zdaje się ciągle powiększać i nie ma pomysłu na jej zatrzymanie. Wcielamy się w Jacka, gościa, który ze swoją ekipą mieszka pod mostem. Wskutek pewnych wydarzeń okazuje się, że jest unikalnym magiem, który potrafi władać wszystkimi trzema kolorami. Dołącza do nieśmiertelnych, którzy mają swoją bazę zawieszoną gdzieś nad ziemią, a którzy próbują zorganizować ruch oporu przeciwko Sandrakowi, który zdobywa nie tylko coraz więcej terenów, ale i przejmuje magię świata. Sytuacja staje się coraz bardziej beznadziejna. Okej, to można by rzec bardzo szkicowo nakreślona historia. Ogólnie chodzi znowu o uratowanie świata. Mamy jakieś pradawne rasy i wiele innych elementów, które niestety na początku potężnie przetłaczają. Twórcy chcieli szybko wbić nam do głowy co, jak i dlaczego i tych informacji jest za dużo. Na początku gry często czułem się mocno zagubiony, ale z czasem elementy układanki wpadną na swoje miejsce i wszystko, że tak powiem, się wygładzi. Widać, że autorzy poświęcili masę czasu, aby wszystko przygotować, aby każdy element miał swój sens i wytłumaczenie. Szanuję, bo świat jest niezwykle bogaty w treści. Mam wrażenie, że ta gra jest kamieniem węgielnym pod dłuższą serię, jeśli oczywiście ta odsłona odpowiednio dobrze się sprzeda. Fabuła jest napędzana dzięki misjom, które dostajemy z dowództwa. Te są czasami naprawdę dobrze wykonane i będą takie, których epickości na pewno nie zabraknie. Zdarzą się potężne bitwy, zaskakujące wydarzenia. Widać, że historia była przemyślana, pcha grę do przodu i ma trochę twistów. I tutaj coś ważnego muszę zauważyć, że im dalej w fabule, tym gra się lepiej. Może początkowe przytłoczenie mija, może wpływ ma na to, że lepiej ogarniałem wszystkie elementy, ale najlepiej bawiłem się faktycznie pod koniec gry. Dlatego warto Immortals of Avon dać szansę i nie zrażać się od samego początku. Najważniejszym elementem jest walka i niestety twórcy chyba tutaj za bardzo zachłysnęli się możliwościami Unreal Engine 5, bo niestety w kilku aspektach zabrakło wyszlifowania. Chciałbym od razu zauważyć, że nie grałem w wersję premierową. Możliwe, że kilka elementów, o których tutaj wspomnę, zostanie usunięte w Day One Patchu, także proszę miejcie to na uwadze. Jak już wiecie, Jack posiada możliwość używania magii w trzech kolorach i w zasadzie są to odpowiedniki broni palnej. Niebieska strzela wolno, ale potrafi razić na bardzo dalekie odległości. Czerwona to odpowiednik shotguna, potężna na bliskie odległości, ale bezużyteczna na dalsze. I magia zielona, która jest odpowiednikiem ognia maszynowego. Zadaje niewielkie obrażenia, ale szybko strzela. Podobało mi się to, że nie ma tutaj sensu zostawania przy jednym kolorze magii. Gra wymaga żonglowania kolorami i dobierania ich do odpowiednich przeciwników. Jednakże wszystkie statystyki naszych strzelających pieczęci będziemy mogli modyfikować dzięki temu, że gra ma pewne elementy RPG, do których wrócę później. Walka odbywa się trochę jak w Doomie. Jest szalenie dynamiczna, mamy możliwość uskoków i korzystania z tarczy. Niestety mam tutaj kilka uwag. Po pierwsze, twórcy stworzyli fantastyczne
fantastyczne efekty cząsteczkowe towarzyszące wyładunkom magii. To błyski, partikle, eksplozje kolorów, wygląda to ładnie, ale podczas walki jest całkowicie nieczytelne, dlatego ciężko się tutaj nawiguje. Przeciwnicy zdają się też mieć cela idealnego, co sprawia, że podczas strafowania i tak zaliczysz hita. Miejscami miałem wrażenie, że dostawałem obrażenia nawet jak pocisk trafiał obok mnie, ale może to być tylko wrażenie. Aby uniknąć razów, mamy jeszcze tarczę, która wytrzyma kilka ciosów, ale i pozwoli nawet z tarczą nadal prowadzić ogień. Jednak największym problemem jest tutaj sterowanie. Ciężko mi będzie to pokazać na filmie, więc musicie mi uwierzyć na słowo. Poruszanie się w grach tego typu jest niezwykle ważne, musi być błyskawiczne i bezwzględnie reagować na poczynania gracza. Doom Eternal doskonale to pokazywał, po prostu musisz mieć całkowitą kontrolę nad tym, co robisz. W Immortals w pewnych momentach, niestety nie jestem w stanie powiedzieć, z czego to wynika, drążki w padzie jakby się blokują. W momencie, kiedy widzisz nacierającego przeciwnika i cofasz się, jednocześnie robiąc przeładowanie, gra z uporem maniaka blokuje się na tym, że idziemy do przodu. Miałem tak wielokrotnie, jakby przeciwnicy mieli specjalny magnes, który nas do siebie przyciąga. W niektórych sytuacjach, jeśli zaczniemy gałką szarpać do tyłu, to zamiast się cofać, po prostu staniemy w miejscu, ale najczęściej wychylając gałkę do tyłu, i tak idziemy do przodu. Takie sytuacje nie mogą mieć miejsca. Nie w takiej grze, gdzie ułamek sekundy decyduje o naszej śmierci. Jak wspomniałem, nie występuje to często, ale z moich obserwacji niemal zawsze, jeśli jest jakaś większa rozwałka z wieloma przeciwnikami. Twórcy przygotowali też kilka ciekawych pomysłów na przeciwników, jak i walkę z nimi. Mamy zwykłych lojtasów lecących po linii prostej, mamy łuczników, którzy atakują z daleka, a których można złapać i przyciągnąć biczem, mamy pewnego rodzaju istoty, na które działa tylko pieczęć danego koloru. Mamy takich, którzy posiadają tarcze i chronią pobratyńców. Są tacy, których nie można zabić, a jedynie chwilowo oszołomić. Mamy również potężnych magów, których pokonanie zajmie nam trochę czasu. Jest tutaj duże zróżnicowanie, może nie tyle w wyglądzie, co w sposobie podejścia do pojedynków. Twórcy też postanowili nie szczypać się z możliwościami bohatera, więc obok przepakowanej informacjami historii mamy przepakowaną walkę z tyloma możliwościami, że o wielu z nich po prostu zapominałem. Każda z pieczęci posiada dodatkowe umiejętności specjalne. Ściana z kamienia, która niszczy tarczy przeciwników, naprowadzające pociski, które odpalają korozję, ściana ognia rażąca wszystkich dookoła. Dalej mamy coś w stylu lasera, który uruchamia się po naciśnięciu obu grzybków i zadaje potężne obrażenia punktowe. Do tego dochodzą jeszcze przeciwnicy, którzy wymagają odpowiedniego koloru pieczęci. Jednych pokonamy tylko danym kolorem, inni posiadają tarcze, które możemy niszczyć jeszcze innym kolorem. Mamy również możliwość uderzania pięścią, co też potrafi zadać całkiem niezłe obrażenia, ale przydaje się rzadko. Wszystko wydaje się dalece za bardzo przekombinowane. Możliwości owszem jest dużo, ale skończyło się na tym, że wiele z nich przez całą grę nie użyłem ani razu, bo po prostu o nich zapomniałem. Ale to jeszcze nie wszystko, reszcie dowiecie się za chwilę. Jednakże trzeba przyznać, że jeśli gra nie uruchomi magnesu na przeciwnikach, walka jest całkiem przyjemna, jest szybka, dynamiczna, choć przyrównując ją do Dooma, no cóż, brakuje tutaj tej brutalności, która sprawiała, że każdy headshot był soczysty. Tutaj przeciwnik trafiony magią po prostu się dezintegruje w powietrzu, co sprawia, no, że nie jest to aż tak satysfakcjonujące jak rozerwanie typa na krwawe strzępy. Tutaj to walka w stylu bardziej Władcy Pierścieni, wszystko jest ładne, kolorowe i bezkrwawe. Nie jest to złym pomysłem, tylko no cóż, no na pewno nie jest to soczyste. Drugim elementem, nie mniej ważnym, jest eksploracja. Immortals of Avon posiada półotwarte mapy z elementami Metroidvanii. Samo buszowanie po lokacjach jest niezwykle przyjemne. Szukanie skrzyń, gdzie można znaleźć nowy oręż albo pieniądze. Z czasem zyskujemy nowe moce, a to szybowanie, a to bicz, który pozwoli dostać się do bardzo odległych lokacji, czy soczewka, która uruchomi pewne mechanizmy. Do wielu drzwi dostaniemy się rozwiązując zagadkę i tutaj muszę przyznać, że gra błyszczy. Ustawienie promieni soczewki tak, aby trafiła w odpowiednie miejsca, ma w sobie coś relaksującego. Część z zadań polega na refleksie, a to coś otworzyć i użyć butelki zwalniającej czas, czy w krótkim czasie trafić kilka kolorowych kryształów odpowiednią pieczęcią. Widać, że zagadki są całkiem nieźle przemyślane i fajnie wpisują się w całą rozgrywkę. Jest tego dość dużo, jeśli planujecie zebrać wszystko, trochę wam na tym zejdzie.
przejdzie. Fajnym patentem jest to, że z czasem zyskamy możliwość podróżowania po strumieniach magii. Robi to spore wrażenie, bo lokacje sprawiają wrażenie naprawdę rozległych. Będziemy niszczyć jeszcze spaczenie świata poprzez walkę z takimi wijami, które je zamieszkują. Wyjątkowo ciekawe zagadki spotkamy z odblokowaniem specjalnych portali, które są kryjówką przepotężnych magów, do których lepiej podchodzić z odpowiednim wyposażeniem i umiejętnościami, bo inaczej zmiotą nas planszy jednym uderzeniem. Na pewno jest co robić, nawet po endgame'ie, gdy spojrzałem na mapę, miałem mnóstwo nieodblokowanych znaczników. Fajne jest też to, że nie tylko są to znajdźki, ale czasami odblokowujemy całe nowe obszary, które były dla nas wcześniej niedostępne. Eksploracja bardzo na plus. Jest tego w odpowiedniej ilości. Ani za dużo, ani za mało. Jak dla mnie jest tutaj zachowany balans, przez co nawet po dłuższym zanurzeniu się w świat i rozwiązywaniu zagadek nie czułem znużenia. Twórcy zapowiedzieli swoją grę na 20-25 godzin. Mnie udało się ją skończyć w 16 i nie bardzo raszowałem do przodu, zatrzymując się na ciekawszych zagadkach na dłużej i zbierając niemal wszystko, co się dało i było w zasięgu wzroku. Wspomniałem o systemach RPG. Mamy tutaj punkty doświadczenia, za które możemy rozbudowywać perki w jednym z trzech drzewek poświęconemu danemu kolorowi magii. Perek jest wiele, choć głównie zwiększających statystyki niż dodających nowe umiejętności. Jak to zwykle bywa, wiele z nich jest potrzebnych i wiele nie. Niemniej będziemy potrzebować naprawdę ogromnej ilości expa, aby zapełnić całe drzewka. Nawet każda dodatkowa umiejętność ma również swoje mini drzewko, dlatego warto sporo walczyć lub poszukać specjalnych latających orbów, które latają po świecie. Trzeba je zniszczyć odpowiednim kolorem pieczęci i za nie dostaniemy sporo expa, ale niektóre z nich trafić, no to po prostu masakra. Obok rozbudowy bohatera mamy też rozbudowę broni. Te można znaleźć albo stworzyć w specjalnych kuźniach, jeśli mamy odpowiednią ilość many w danym kolorze i pieniędzy. Każda z broni ma swój poziom, ale charakteryzuje się też innymi statystykami, jak szybkostrzelność czy pojemność, nazwijmy to magazynka. Dodatkowo posiada jeszcze możliwość podbicia innych statystyk i faktycznie widać tutaj różnicę. Pieczęć maszynowa może być potężna, ale strzelać bardzo wolno i ma trzy pociski, po których trzeba przeładować. Albo może być bardzo szybka, z dużą ilością pocisków, ale zadająca mniejsze obrażenia. Twórcy postarali się, aby rodzajów oręża było naprawdę dużo. Dodatkowo, jeśli znajdziemy swój ulubiony, możemy go jeszcze upgrade'ować. Ilość ulepszeń symbolizują kropki w rogu ikony. Nie zawsze legendarny oręż będzie najlepszy. W miarę rozwoju fabuły dostaniemy dostęp do coraz potężniejszych narzędzi magii. Mamy jeszcze elementy uzbrojenia. Mogą to być flaszki zwalniające czas, soczewki, bicz, pierścienie czy karwasze. Każdy z nich również może zbudować od nowa, czy wykorzystać znalezione elementy i każdy z nich możemy ponownie upgrade'ować. Jak się domyślacie, potrzeba do tego worów pieniędzy. Te możemy znaleźć niemal w każdej skrzyni lub rozmontować nieużywane przedmioty, zyskując przy tym gotówkę, jak i surowce w postaci many. Zaskakujące, jak to wszystko fajnie działa i się spina. Kolejne pieczęcie mają dodatkowe możliwości, na przykład przytrzymując przycisk strzału można je ładować i faktycznie czuć, że zyskujemy potęgę. Gra nie skaluje poziomu trudności, dzięki czemu przeciwnicy, którzy kiedyś sprawiali nam trudność, teraz są na jednego strzała. To daje poczucie progresu i czuć, że stajemy się potężnymi magami, dla których mniejsi przeciwnicy są jak natarczywe muchy. Bardzo fajna sprawa. No i dochodzimy do oprawy. Jest tutaj kilka ciekawych aspektów. Twórcy nie dali nam możliwości uruchamiania trybów jakość-szybkość, więc gra po prostu działa w 60 fps z dynamiczną rozdzielczością. Oczywiście gra nie wspiera śledzenia promieni, a jedynie SSR, ale to było do przewidzenia. Jednakże widać, że Unreal Engine 5 w tej prędkości, no to za dużo dla PlayStation 5. Zapewne to, co zobaczycie na dopasionych PC-tach, będzie wyglądało o wiele lepiej. Jednakże nie ma co narzekać. Lokacje wyglądają przepięknie. Mówimy tutaj o sielskich wiochach, rodem z God of War Ragnarok, z absurdalną ilością detali. Wszystko jest kolorowe i ma się wrażenie, że właśnie odwiedzamy Rivendale czy jakąś inną elficką wiochę. Szczególnie kolorowo jest podczas walk, choć jak wspominałem, nie sprzyja to orientacji. Ale feria barw atakująca nasze oczy jest imponująca.
imponująca. Wszystko w ruchu wygląda ok, ale jeśli zatrzymamy grę na pojedynczej klatce, widać jak FSR potężnie się męczy, aby przeskalować te wszystkie wspaniałości do rozdzielczości wynikowej. Warto pochylić się nad postaciami i ich mimiką. Tutaj Unreal Engine 5 błyszczy. Bardzo wysoki realizm postaci, który myślę, że nawet dorównuje, albo nawet przebija to, co zrobiło Naughty Dog. Z twarzy bohaterów można wyczytać emocje i wygląda to po prostu świetnie. Tutaj najbardziej chyba widać next-genowość produkcji. Wrzuciłem do testu kilka naprawdę intensywnych momentów, aby sprawdzić, jak sobie radzi klatkarz i zaskoczenie, jest naprawdę dobrze. Nie jest to super stabilne 60 klatek na sekundę, ale bardzo blisko. Podczas normalnej rozgrywki dropy są w zasadzie niezauważalne, ale jest tego wysoka cena. Jak wspominałem, degradacja ramki jest tutaj dość mocna, ale widać to dopiero na stop klatce. W ruchu tego nie zauważymy. Na pewno to, co widzimy na konsoli, jest jednak dalekie od tego, co zobaczymy na przepotężnych pecetach. Już same wymagania gry są niezwykle wysokie, ale taka jest cena za naprawdę zjawiskowe wizualia. A pamiętajmy, że to dopiero początek gier na Unreal Engine 5. Co nas czeka dalej? Strach pomyśleć. Zostawię tutaj kilka filmów z klatkarzem, abyście się przekonali, jak to chodzi na PlayStation 5. Immortals of Avum to ciekawy przykład zaprzęgnięcia Unreal Engine 5 do gry, która jest naprawdę duża i można rzec, że to gra AAA pełną gębą. Owszem, zdarzają się tutaj potknięcia, jak to nieszczęsne sterowanie, ale mam nadzieję, że zostanie to wyeliminowane w Day One patchu. Widać tutaj tą next-genowość produkcji. Silnik posiada naprawdę przepotężne możliwości i widać, że twórcy czerpali z tych możliwości garściami. Niektóre lokacje są wyjątkowo urocze. Praca światłem, płynność jest tutaj naprawdę dobrze. Jak wspomniałem wcześniej, gra nie wyzwala takich emocji jak Doom Eternal. Widać, że id Software wypracowało swojego ubershootera latami. Tutaj wiele elementów udało się powtórzyć, ale niestety cukierkowość i bezpieczna rozgrywka bez brutalności wydaje mi się, że nie pozwala grze rozwinąć skrzydeł. Immortals of Avum to też widać, że podwaliny pod serię, która doczeka się zapewne kolejnych części. Gra też, jak wspomniałem, przez początkowe bombardowanie nas toną informacji i umiejętności zyskuje dopiero po kilku godzinach rozgrywki, kiedy wszystko poukłada się w głowie i gra się o niebo przyjemniej niż na początku. Ale trzeba dać jej rozwinąć skrzydła i w końcu to się stanie. Niewiele jest tego typu gier na rynku. Immortals próbuje przecierać szlaki, wgryźć się w swoją niszę. Ma pomysły na siebie i mam nadzieję, że to wystarczy, aby zainteresować graczy. Mamy tutaj bogaty w treści świat, Unreal Engine 5 i 60 klatek na sekundę. Jak dla mnie, to mieszanka wybuchowa, która może się udać. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj. Z drugiej strony znajdziesz filmy wygenerowane przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowce na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.